ale po prawej i po lewej stronie mamy ociosy. Czyli ociosy, nie mamy sufitów, mamy stropy. Takie jakby nazewnictwo. Też tutaj ten rurociąg czerwony cały czas nam towarzyszy. No bo proszę Państwa, nie ma takiej opcji, żeby na kopalni zjechała straż pożarna z wozem bojowym. Więc w momencie jakiegoś pożaru albo coś, górnicy muszą niestety radzić sobie sami. Czyli podłącza się węże, gasi się te pożary. Chyba że sytuacja już jest na tyle wielka i pożar rozwinięty, że nie da się jakby własnym sumptem tego ugasić. Wtedy się dopiero wzywa ratowników górniczych. Stacje ratownicze są rozsiane po całym Śląsku. W Zabrzu też jest taka stacja. Centralna stacja jest w Bytomiu. Wtedy przyjeżdżają zastępy ratownicze. W jaki sposób się gasi? Najczęściej wygląda to w ten sposób, że takie zastępy przyjeżdżają, zamurowują, czyli budują tamę izolującą strefę pożarową od reszty kopalni i zaczyna pompować się tam azot, żeby stworzyć atmosferę niepalną. Jak wyprzemy to powietrze, które jest w tamtych wyrobiskach, no to ten pożar powoli sam zaniknie. Niekiedy takie wyrobiska są zamknięte przez kilkanaście miesięcy, póki ten pożar całkowicie nie zgaśnie. Więc taki jakby system gaszenia. Tak samo jeżeli chodzi o sygnalizację na kopalni, zjeżdżaliśmy tą szolą górniczą, słyszeliśmy te dźwięki sygnałowe, jak sygnaliści do siebie podawali te sygnały. Tak samo jeżeli chodzi o kołowroty, czy jakieś sygnały, które są pod ziemią, to najczęściej są to dźwiękowe albo świetlne, bo jeżeli mamy zupełną ciemność, to ta nasza lampa też świetnie się nadaje jako urządzenie.